Hej, to ja Izzy i witajcie w kolejnym odcinku z Xenoverse 2. Więc tak, znajdujemy się w krypcie czasu i zrobimy sobie sagę o walce z szóstym wszechświatem i Wojownik Nadziei, czyli jest to saga Future Trunksa, a tutaj jest saga szósty kontra siódmy wszechświat. I jesteśmy tu dlatego, że po prostu zadania już te mam zrobione, no ale na potrzeby nagrania zrobię je jeszcze raz. Zapytacie się, dlaczego Izzy dopiero teraz to nagrywasz? No, odpowiedź jest prosta, dlatego, że było to drogie i promocja była na Steamie po prostu za 40 zł cały Season Pass, czyli DLC 1, 2, 3, 4. 2 i 4 to fabularne, no i plus takie inne pierdółki różne, no w pierwszym też, ale bez fabuły i w drugim. I trzecim bez fabuły, tak. No dobrze, koniec tego gadania, pierdzielenia, no i po prostu rozpocznijmy sagę o walce z szóstym wszechświatem. Ale jeszcze trochę będzie pierniczenia, bo jak widzicie jest tutaj tekst, który teraz sobie przeczytam, nie musicie go słuchać, możecie sobie przewinąć. Na żądanie Szampy, boga zniszczenia z szóstego wszechświata, rozpoczął się turniej między wojownikami tego i siódmego wszechświata. Goku i inni walczyli z Frostem, tajemniczym sobowtórem Freezera i Saiyaninem Kabą. Udział wzięli również Hit, przerażający zabójca. Goku i Hit walczyli z całych sił, uwalniając swą prawdziwą moc. Gdy jednak Beerus i Szampa zaczęli się kłócić, Goku oddał pole, obiecując Hitowi rewanż. Ten ostatni zrezygnował z walki z Monaką, zapewniając wygraną siódmemu wszechświatowi. Jak pewnie słyszycie ogólnie po głosie, jestem też trochę chory. Gardło mnie troszkę boli, trochę cieknie mi z nosa, więc mogą być takie cięcia. No i ogólnie to chyba tyle, jeżeli chodzi o mój głos. Jedziemy z sagą, czyli walka niezwykłej drużyny. Dzięki, Trunks. Chcę, żebyście to usłyszeli. Nastąpiła kolejna zmiana w historii? Niestety tak, i nagle nie wiemy. Nadal nie wiemy, czemu to się stało. Zajmiemy się tym na razie, chcę, żebyście naprawili historię. Problem pojawia się w chwili, gdy Beerus i Champa, bogowie zniszczenia dwóch wszechświatów, urządzają turniej sztuk walk. Wybrali piątkę najsilniejszych wojowników z obu wszechświatów, walczyli o super smocze kule. Brzmi to całkiem srogo. Która ze stron wygrała? Nasz wszechświat, oczywiście. A czego się spodziewaliście? Goku i Vegeta strasznie się nacharowali. Ale to historia. Czy raczej Goku? No cóż, lepiej sami zobaczcie. Tam było coś na końcu, ale nie przeczytałem. Tak się skupiłem się. Oho! Fajny błąd. No cóż, wracamy za chwilkę. Powracamy, moi drodzy. To chyba usłyszałem, że w pierwszej części trochę jest pufanie. Jakby w tej przed błędem. Pierwszej części. Okej, okay, rok. Rok taki. Hej, czemu go tu jeszcze nie ma? Poczekajcie chwilę. Sobie ustawię. Więc co do tego pufania, trochę sobie popfilter odsunąłem, bo różnie stąd z tym jest. Trzeba to po prostu ogarnąć. Ja nie zrobiłem tego w sensie takim, że sprawdzić. Nie zrobiłem teraz przed chwilą. Więc różnie to może być, więc wybaczcie mi to. Nie tylko Goku. Buu też się nie pojawił. No dobrze. Hej, nie sądzisz chyba, że zrezygnowali z turnieju, co? To chyba żart, nie wiem jak Buu, ale Kakarot to nigdy by czegoś takiego nie przegapił. To fakt. Czeka na to bardziej niż ktokolwiek inny. No nic, nie możemy czekać, albo opóźni się rozpoczęcie. Lepiej ruszajmy już w drogę. Bez Goku? Jak to? Będzie dobrze. Mamy w końcu Monakę, najsilniejszego wojownika siódmego wszechświata. Oczywiście. Wiadomo jak było, nie? No i świetnie, zatem ruszajmy. Ekipo nasza. Bez Goku. Zaraz my to... Goku jest niepotrzebny, my jesteśmy przekozakami. Damy sobie radę. W końcu mam strój Goku Blacka na sobie, więc... No, niekompletny, bo rękawice i stopy, buty mam inne, więc taki niekompletny właśnie.
No i tutaj z powrotem wracamy. Nie ma Goku. Właśnie to jest ciekawe, nie? Gdzie on mógł znowu się podzieć? Muszę to... musi być to związek z tą zmianą w historii. Jak go znam, to mógłby po prostu zapomnieć. Sam fakt, że zapomniał, nie odmieniłby historii. Tak czy inaczej, potrzebujemy go podczas turnieju, więc spróbuj go jakoś znaleźć. No dobrze, to jest moja postać poprzednia, jeśli pamiętacie, z Xenoverse'a 1. Bu też mam szukać? No dobrze. Nie, zapomnij o nim, w pierwotnej linii czasu i tak nie walczył. Ale chyba musi być, nie? Musi, tak, nie walczył, bo w sumie to, jeżeli wiecie, oczywiście taka troszkę historii, jak to było, w sensie trochę historii, no jak to po prostu było, tak? W mandze było to tak, że Bu po prostu nie zdał, a w anime zrobili to tak, żeby jakby nie pokazywać dzieciom, że o, no jak to nie zdał, powinien się uczyć, on musi się uczyć, nie może być tak, że nie zdał. Prawdopodobnie, to jest moje zdanie oczywiście. No to po prostu zrobili tak, że zasnął, bo on jest podobno śpiochem i jakby dla maluchów to, no to spoko, tak, no to jakby... Chociaż też nie zdał i nie walczył, ale lepiej tak niż że pokazali, że no nie jest jakby specjalnie inteligentny. To oczywiście moje zdanie. Nie, zapomnij o nim. Dobrze, to już czytałem, przepraszam. Nie. Idź pomóc w walce z szóstym wszechświatem. Jeśli siódmy wszechświat nie zwycięży, bieg historii potoczy się zupełnie inaczej. Musisz zająć miejsce Goku i dopilnować, by siódmy wszechświat wygrał. No dobrze, zrobimy to. O Boże. Mam nadzieję, że dam radę. Że nie jestem słaby jednak. Easy, czyżby zwątpienie w swoje umiejętności? Rok 779. W pierwszej rundzie walczyć będzie Botamo. Jego przeciwnikiem będzie Piccolo. No dobrze, Piccolo. No to my jesteśmy na odrastrynie. Beerus się patrzy, o co chodzi, nie? No i się pojawiają. Co ty robisz? Nie przeszkadzaj w walce, mam cię zniszczyć? te gesty rękami. Tylko spokojnie, osobiście wybrałam tę osobę, by pomogła w drużynie siódmego wszechświata, no przyda się. Nie wiem co sądzić o rekomendacji ze strony najwyższej Kaiczasu. No i Beerus się pojawia, spoko. Oczywiście gram na padzie, jakby ktoś się pytał, hehe. Spróbuj sobie pomóc z zewnątrz, nikt mi o tym nie wspominał. Także no, a pad jest od Xboxa One. A co ci to przeszkadza? I tak masz przewagę, 3-5. Boisz się, że przegrasz, jeśli kogoś sobie dodamy? Bzdura! Nie dam się pokonać. W takim razie postanowione. A co z egzaminem? Jeśli nie zdasz egzaminu, to się nie nadajesz. Takie są zasady. Tak, właśnie tak! Puf, puf. Ja wiem, kto często pufa. Pozdrowienia dla tej takiej osoby, która często pufa. No dobra, nowa osoba w grupie podejdzie do egzaminu. Jak to? Ale mina. Przepraszam. Ciesz się, że w ogóle na to pozwalamy. Ci na to pozwalamy. Nie będziemy też czekać, aż zaczniesz. Jaki zmarnowany, załamany. Już to mój koniec. Zdzina się spokojnie, a walczący obserwuje się uważnie. A i ogólnie chciałbym wspomnieć, że ten odcinek może być długi. Dlaczego? Ano dlatego, że po prostu dam go jakby wszystkie te... całą sagę po prostu szósty i siódmy wszechświat. Walka, tak? Turniej. Ten turniej. Dobrze. Tyle. Ach tak, przeczytałem tamto? Chyba nie. Nie wiem. Ale nie muszę chyba.
ale lubię, więc sobie poczytam. Możecie mnie wyciszyć na ten czas, bo muzyka nie jest jakoś zarąbista, jakby to jest zapętlona, więc chyba, że chcecie japońskich dubbingów posłuchać, to spoko. Ach tak, były egzaminy, prawda? Zupełnie wypadło mi z głowy. Żartujesz? Przecież chyba tu byłeś. Postaraj się chociaż pamiętać takie rzeczy. Czy żartujesz? A jakie żartujesz? Nie, uso to jest kłamstwo, nie? Nie pamiętam po japońsku, jak to jest żartujesz. Hontoni? Nie, hontoni to jest naprawdę, ale można chyba powiedzieć jako hontoni. Nie słyszałem tego tutaj dubbingu w grze, więc nie oczekuj, że będę pamiętać o każdym drobnym szczególe. Uch, mam nadzieję, że nigdy nie będę stara, serio. On nie jest stary, kto niby jest stary? Dzień nas tylko 1000 lat. No dobra, jest stary, ale tylko dlatego, że się połączył, się scalił ze starą taką wiedźmą. Wiedźmą, bo ona, wiecie, była w nim zakochana, on był taki, daj mnie spokój. Takie, wiecie, taki nerd, nie dziewczyny, nie do dziewczyny i w ogóle. No i ona założyła kolczyk i tak się scalili. Bo to Kaioshinowie i to na zawsze, nie? Mogą użyć smoczych kul, ale nikt o tym nie pomyślał, bo tak to już zostało i pewnie tak zostanie. Myślę, że będzie spoko. Bo potem by trzeba było się zastanawiać, jakby ten Kaioshin stary, bądź już nie stary, wygląda. Będzie wyglądał. Moglibyście tak trochę ciszej, a może mam wyłączyć na chwilę odbiornik. Tak. Daj z siebie wszystko. Och, przepraszam, daj z siebie wszystko. Sprawy na pewno się ułożą. Ej, zaraz będą znowu gadać. 50 punktów, nie powinno być problemu. Tak i dalej gadają. Mam taką szczerą nadzieję. Uch, no dalej, żadnego obijania się. No i dalej gadają, cały czas, non-stop. Masakra, ja też bym nie mógł się skupić. To ci dopiero ciosy Piccolo nie zdają się na nic. Żadnych z ataków nie wydaje się robić na Butamo jakiekolwiek wyrażenia. Hej, dobrze się czujesz? Tylko bez bezmyślnych pomyłek. Och, pamiętasz, że masz się podpisać? Kurwa, nie jestem taki głupi. Spokojnie, staruszku, no spokojnie. Ochizuke, coś takiego to się po japońsku wymawia. Ochizuke. Chyba tak. Kaleczę język japoński, wiem. Botamo opuścił arenę, Piccolo zalicza zwycięstwo na rzecz siódmego wszechświata. To w ogóle trochę inaczej, bo Botamo chyba z Piccolo nie walczył, nie? Z Goku na początku? Nie pamiętam, już to było dawno. Zdajesz, no ciekawe ile punktów miałem, to się nie dowiem. Nie dowiem się, na pewno. Teraz Piccolo zmierzy się z kolejnym wojownikiem z szóstego wszechświata. Ta nowa osoba zdała chyba egzamin. Co? Co za wybuchowy charakter. Wchodzisz po Piccolo, więc przejdź na tył. A może razem? We dwóch. Spoiler. Goku się pojawił, no właśnie. O rany, Goku. Lordzie Biliusie, znaleźliśmy Goku i ta moja postać z jedynki, z Inoversa będzie chyba też walczyć z tego, co pamiętam. Ale fajnie wyglądam, co? Prawie jak Goku. Kaioshin Goku. Bóg zniszczenia Goku. Hej, co to ma znaczyć? Strasznie przepraszam. Myślałem, że ta impreza jest innego dnia. Był w pałacu króla Kai. Dobra, nieważne, chodź ze mną. Jak mówiłam, każdy uczestnik musi zdać egzamin, by wziąć udział w turnieju. Uch. Nie muszę tego chyba wyjaśniać za każdym razem, co? Goku, musisz najpierw zdać egzamin. No, chyba żartujesz. Wszyscy ci nowi wojownicy. Oszukujesz? W czym problem? Teraz będzie 5 na 5. Uczciwa walka. Boisz się jej? Czy się boisz jej? Oczywiście, że nie. Hej, a może przyspieszymy sprawę, stosując walkę parami? Co wy na to? Co wy tam znowu knujecie? Dobra, wchodzę w to. Ty będziesz w parze z Piccolo, czyli my jesteśmy w parze z Piccolo. Mogę, oczywiście, nie ma problemu. Dobra, doskonale. Kaba, wyłaź tu. Ty i Frost będziecie drużyną. Ja biorę Frosta, z tego co pamiętam. Jasne.
Czy dziwnie zabrzmiało te biorę Frosta? Leneface? Możliwe. No dobrze. Frost jest mój, z tego co pamiętam, tak. No ost. A, już nie walczyłem, dobra. O, już po wszystkim, no dobra. Piccolo, mój mistrzu. A myślałem, że go wykończę. Wyczaiłem, nie ma łamania gardy. Ta jest podobna do Freeza. Nie zdążyłem dokończyć dla Vegety. Taki super jestem. No dobrze. DB, nic się nie zmieniło. Premia, bo mam podwójne te. Podwójne exp ustawione jako duszę. Mam 95, użyłem smoczych kul, trochę sobie pomogłem, bo chore są po prostu doświadczenia, punkty doświadczenia. Za każdym próg tego doświadczenia, tak? Próg tych punktów, do jakiego mamy po prostu dojść. 16 miliardów. Nie, miliard, 16 milionów, czy tam, nie wiem, 5 milionów, różnie to chyba jest. Coś takiego, to jest chory próg. Więc kolejne. Wielki Wojownik szóstego Wszechświata, tak, hit. Jeśli to ich ostatni Wojownik, to nie mamy się czym martwić. Czym się martwić? Dobrze, hit to. Ostatni Wojownik szóstego Wszechświata, hit. Piccolo, zmiana. Daj mi się zająć Kabu. Dobrze, dobra. Nie, już wystarczy. Tam na pyrkę. Na pyrkę hita bierę. A więc ty jesteś moim przeciwnikiem. Co na szpilkach chodzi, czy ma takie buty dziwne? Pum-pum! A, dałem się. A co powiesz na swoją technikę, hit? A. Nie pykła. Dobrze, nie ma kondycji, szybko. A, to Vegeta mówi do Kaby, dobra, myślałem, że do mnie. A, to już koniec, dobra. Ja się zmienię w Super Saiyanina. Nie złam mi kondycji, please, dobra, jest. Hmm.
Mogę się bić z hitem? Nie. I jedziemy z Super Saiyaninem. 2. Spróbuj przeskoczyć to w czasie, Hitto. O, przeskoczył. Fak, znowu. Big Bang, atak! Nie myślę iść w to mojej planety. O! Nie zniszczysz Sadalu. Nie skrzywdzisz mojej rodziny. Super Saiyajin Kabba. Yeah. A ja już Super Saiyanina straciłem, zarąbiście. Aha, dobrze, że mogę Hita atakować. To przemienię się w Super Saiyanina 3. Aha. Się poprzemieniałem, co? Zarąbiście. Ta w blue się przemieni. A wiecie, że w DLC w zasadzie to... Chyba tak miało być w DLC, nie jestem pewien. Ale jednak będzie w darmowej aktualizacji. Dobra, walczymy z Skabą, bo Vegeta się przeskoczył na walkę z Hitem. Mianowicie chodzi o te DLC, o to w zasadzie, że to nie DLC, tylko darmowa aktualizacja będzie zawierać co? Super Saiyan Blue, transformację dla postaci naszej. O nie. Kabba nie ze mną te numery, chłopczyku. Kom mi coś dał. Oho. Kaba nie! Aj, Vegeta. Co jest, Kaba? Jezu, ja padnę zaraz, nie? O, dzięki Bogu. Kaba, proszę. Zostaw mnie w spokoju. D! Gorzej niż wcześniej. Tego się nie spodziewałem. No dobrze, teraz kolejne. Dążenie do perfekcji. もう向こうは最後の一人じゃねえか。このまま終わったら盛り上がるぞ。それならそれでいい。
Bitch, please. Wow. Kaioken. Będzie to? Tak. Sambajda. I znowu straciłem Saiyanina. Super Saiyanina. Gdzie ja jestem? Dobrze, burzą się od tej, jakby, nie wiem, te trucizny. Było oczywiście to przy Zmirę, tak, ten stan wprowadzany, ale teraz miłe re, toe, bardziej miłe, miła, mire chyba. Nie, toe, przepraszam, pomyliło mi się. Zaliczone, no dobrze. No i okej, na ile? Na A. Lepiej nie jest. Było A chyba, tak, było A. 33 tysiące po premii, 66, spoko, czyli dwa razy podwaja. A jak widzicie, do 96, przepraszam, poziomu jest miliard 564 tysiące 460. Nie czekajcie, to 15 miliardów 644 tysiące 641.
Jest poza ringiem. No jestem, no. Hej, co ty wyrabiasz? Mam cię zniszczyć? Lordzie Birusie, błagam. Jak Birus, Jezus. Poczekaj tylko chwilę. On robi przysiady, czy co? Co on robi, kurde? A to trening dla bogów zniszczenia. Specjalny, tak? A tu widzimy trening dla Super Saiyana, czyli żonglowanie... żonglowanie jajami bez jaj. To są jaja, kurde, co, to co tu się odpierdziela. Znowu ty, to się robi niepoważne. Ech, prawda jest taka, że nasz reprezentant nie był tu tylko na zastępstwie. Wypełniamy misję patrolu czasu. To by nieco wyjaśniało. Nasze zadanie jest jednak zakończone, więc wracamy do domu. Reszta zależy od was. To może poczekać, zaraz wygramy. No cóż, już trochę za późno, czy nie? Co? Cóż to, Birus? Złości się? Czyż od odrobinę gniewu? Rodzie Birusie, weź głęboki wdech. Dziękuję za pomoc, to był wspaniały pokaz walki. O, miłe. Dobra, tu Goku robi pompki, prawda, takie wiadomo. Pompka raz, pompka dwa, pompka trzy. Trening przed walką. Co za irytująca rzecz. Ha, lepiej uważaj, co mówisz. Przyjaźnij się z tą irytującą rzeczą, czyli z nami, tak? O, zdaje się, że jesteście... Tak, tak jesteśmy. O, kurde! Super Saiyajin Blue Kaioken. Wracamy do naszej krypty czasu. Świetna robota. Wszystko wróciło do normy. Nie sądziłem, że Goku wskoczy na ring, ale zdaje się, że naprawiliśmy linię czasu. Siódmy Wszechświat wygrał walkę po tym, jak stamtąd prysnęliśmy. Chciałem inaczej powiedzieć. Domyślajcie się pewnie jak. No ale, no cóż, tak bywa. Jak się nie czyta ze zrozumieniem. Ale rany, ci wojownicy z szóstego wszechświata byli przerażający, co? Za to takie turnieje z uczestnikami z wielu miejsc to całkiem niezła zabawa, tak? Nie sądzisz? Może powinniśmy zorganizować własny turniej i sprowadzić wojowników z różnych epok. Wybaczcie. Głupia, o czym ty w ogóle mówisz, co by się wtedy stało z historią? Popsuj zabawa. Kto tu jest popsuj zabawą? No nie wiem, czy to tobie też ta misja nie wydała się trochę dziwna. Tak, że tak nagle Goku zniknął, ale gdy tylko naprawiliśmy, pojawił się i zaczął się jakiś pieprznik. Czy to jest przekleństwo? No to wychodzi. Prawie tak, jakby ktoś zaplanował ten bieg wydarzeń. Mam nadzieję, że to tylko moja wybujała wyobraźnia. No i to tyle, moi drodzy. Dzięki bardzo, że byliście. Mam nadzieję, że się nie nudziliście, o ile tu wytrwaliście. Yo, 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 jaki po prostu flow. Jaki flow. Nie mogę. Dobra, w każdym razie dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli wam się podobało, to oczywiście wiecie, co robić. Subskrypcja, jeśli tego nie robicie, zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco. I oczywiście ten zasrany dzwoneczek. Jeszcze niech pierdyliard tych przycisków dadzą. Oprócz subskrypcji. Masakra. No, to tyle. Prócz oczywiście subskrypcji wypadałoby jeszcze kciuka w górę zostawić, albo po prostu w sumie ocenić. To już zostawiam wam. Dzięki, trzymajcie się, papatki.